straszydło. Podcast kryminalny. Są takie historie, przez które do oczu cisną się łzy, a na usta pytanie, dlaczego? Dziś przychodzę do Was właśnie z taką sprawą i na wstępie muszę Was ostrzec, to tak zwany trigger warning, bo wiele osób nie może słuchać o krzywdzie i przemocy wobec dzieci. W tym odcinku opowiem historię Gabrysia, dla którego życie napisało smutny, bezwzględny i okrutny scenariusz. Niektóre opisy mogą być dla pewnych osób drastyczne. Materiały, z których korzystałam, znajdziecie w komentarzu pod filmem. Morąg to liczące około 14 tysięcy mieszkańców miasto, położone w województwie warmińsko-mazurskim. Znajduje się tam kilka rozpoznawalnych budynków, zabytków. Gotycki ratusz, kościół czy fragmenty murów z XIV wieku. Jednym z popularniejszych aktualnie mieszkańców tego miasta jest raper Mateusz Szpakowski, czyli Szpaku, który w swoich tekstach mówi: tak spełniliśmy marzenia, Morąg na mapie jest. W 2012 roku Morąg był na mapie, a raczej oczy całej Polski były w jego stronę zwrócone w związku ze sprawą Gabrysia. Chłopiec mieszkał w jednym z budynków przy ulicy Rubinowej wraz ze swoją mamą Magdaleną, w mieszkaniu pod numerem 15. Kobieta pochodziła z Mrągowa i była już po dwóch rozwodach. Z pierwszym mężem miała syna Mateusza, chłopiec miał wtedy 10 lat, jednak nie mieszkał z matką. Według źródeł był wychowywany przez babcię. Magdalena nie utrzymywała kontaktów ze starszym synem i nie płaciła na niego alimentów. Z ojcem Gabrysia nie układało jej się. Nie potrafili się dograć, dogadać. W domu, gdzie wspólnie mieszkali, wybuchały wieczne awantury. W końcu Magdalena od niego odeszła, a Sławomirowi odebrano prawa rodzicielskie. W 2012 roku Magda miała 31 lat, Gabryś urodził się 7 lutego 2007 roku. Kobieta wynajęła mieszkanie w Morągu, gdzie samotnie wychowywała syna. Dbała o mieszkanie, powoli się urządzała. Kiedy właścicielka mieszkania ich odwiedzała, Gabryś był uśmiechnięty, siedział przy stole i bawił się zabawkami. Chłopiec w tamtym czasie był bardzo spokojnym i cichym dzieckiem. Sąsiedzi rzadko go widywali. Niekiedy wyszedł na dwór pograć w piłkę, ale szybko wracał do domu, bo w okolicy nie było miejsca na zabawy. Bywało, że sąsiedzi słyszeli, jak Magdalena na niego krzyczy, czy jak pięciolatek płacze za ścianą. Nikt jednak nie reagował na tę sytuację. Dlatego też, kiedy chłopiec nagle przestał wychodzić z domu, mało kto zauważył jego nieobecność. W pierwszej połowie roku Magda nagle przestała płacić za czynsz. Postanowiła zerwać umowę i do czerwca się wyprowadzić. Z właścicielką mieszkania, panią Marzeną, nie chciała się spotkać. Kontaktowała się tylko telefonicznie, zbywała ją ciągłymi wymówkami, że jest chora, że wylądowała w szpitalu lub że to Gabryś jest chory. W końcu właścicielka postanowiła wybrać się do mieszkania osobiście, aby sprawdzić, czy jej lokatorka nie wyniosła się bez zapłaty ostatnich rachunków. Kiedy próbowała dostać się do środka, coś jakby blokowało klamkę. 5 lipca udała się tam ponownie, tym razem ze swoim kluczem. Kiedy otworzyła drzwi, była zaskoczona. Ostatni raz była tam w kwietniu, gdy odbierała czynsz. Wszystko było wtedy w porządku, jednak w lipcu mieszkanie przypominało bardziej mylinę niż to, co było tam wcześniej. Jak wspomina: wszędzie porozrzucane były ubrania, pościel, butelki po wódce, puszki po piwie. Był straszny brud i bałagan. Wszystkie okna zostały otwarte, więc je zamknęłam. Wtedy kobieta poczuła okropny smród, zapach zepsutego mięsa. Jej uwagę przykuły muchy i robaki, które oblegały wersalkę. Domyśliła się, że ten dziwny i nieprzyjemny zapach pochodzi właśnie z niej. Kiedy zajrzała do jej wnętrza, zauważyła czarny worek. A kiedy niepewnie go otworzyła, jej oczom ukazały się nóżki w rajstopkach. Najpierw myślałam, że to lalka, ale tych much i robaków było za dużo, wspomina. Marzena nie miała odwagi odpakować całego worka.
Na swoje własne szczęście domyśliła się, że w środku znajdują się zwłoki. Widok nóżek dziecka obleganych przez robaki mocno wyrył się w jej pamięci. Kobieta szybko opuściła mieszkanie i w panice wezwała policję. Funkcjonariusze przez wiele godzin pracowali w miejscu odnalezienia ciała maleńkiego chłopca. Ciężko było ustalić, kiedy doszło do jego śmierci. Ciało znajdowało się w wersalce od kilku do kilkunastu tygodni. Sąsiedzi zeznawali, że chłopca żywego widzieli jeszcze w kwietniu. Natomiast właścicielka mieszkania ostatni raz widziała go w marcu, gdy odbierała czynsz od matki. W kwietniu również była w mieszkaniu, ale już go nie widziała. Magdalena twierdziła, że Gabryś był chory. Na klatce nikt nie poczuł zapachu rozkładającego się ciała, dlatego sąsiedzi byli w szoku, kiedy dowiedzieli się o odkryciu pani Marzeny. Dwa dni po odnalezieniu zwłok pięciolatka ostrucki sąd wydał nakaz aresztowania matki i rozesłał za nią list gończy. Podejrzewano, że miała ona związek ze śmiercią swojego syna. Zaledwie po kilku godzinach na komisariat zadzwonił telefon. Ktoś rozpoznał kobietę w jednym ze szpitali w Olsztynie. Udzielano jej tam pomocy po zatruciu alkoholowym. Została tam przywieziona z hotelu Gromada, gdzie brała udział w imprezie lub, jak mówią niektóre źródła, w libacji alkoholowej. Prawdopodobnie piła przez kilka dni. Co ciekawe, kilkanaście godzin przed wydaniem listu gończego była legitymowana przez funkcjonariuszy, bo nie chciała zapłacić za pokój. W trakcie aresztowania w szpitalu policjanci musieli zakuć ją w kajdanki, ponieważ była agresywna. Magdalena usłyszała zarzut zabójstwa i bardzo szybko przyznała się do niego przed prokuraturą. Dopiero po śmierci Gabrysia sąsiedzi zaczęli mówić o rozrywkowym trybie życia Magdaleny. Kobieta do swojego mieszkania sprowadzała mężczyzn. Wielokrotnie pod blokiem pojawiała się taksówka z, jak się okazało, klientami 31-latki. Kobieta pracowała w dwóch agencjach towarzyskich w Olsztynie, przez co często zostawiała Gabrysia samego w domu. Klientów przyjmowała również w domu. Uprawiała z nimi seks praktycznie na oczach dziecka. O ile nie faktycznie na jego oczach. Robiła to też po zabójstwie chłopca, gdy jego ciało znajdowało się w foliowym worku w wersalce. Nieoficjalnie to właśnie dlatego pięciolatek stracił życie. Przeszkadzał w karierze matki. Według Magdaleny Gabryś stracił życie z 4 na 5 lutego 2012 roku. Chociaż sąsiedzi zeznawali, że widzieli go jeszcze w kwietniu. Możliwe, że nie pamiętała do końca tego, kiedy pozbawiła go życia, bo była w ciągu alkoholowym. Niektórzy zeznawali, że była w tamtym czasie w ciąży, w kolejnej ciąży i mówi o tym wiele źródeł. Jednak jedyny oficjalny komentarz w tej sprawie ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza tym informacjom. Kiedy doszło do zbrodni, Gabryś próbował się bronić. Według zeznań Magdy walczył, ale przecież nie miał szans z dorosłą kobietą. Opis tego, co się wydarzyło, był na tyle drastyczny, że do mediów przedostały się tylko szczątkowe informacje. Magdalena postanowiła udusić Gabrysia we śnie, zakładając mu na głowę foliowy worek. Jednak chłopiec przebudził się i próbował z nią walczyć. Poddusiła go w worku, a następnie dokończyła duszenie poduszką i swoim ciałem. Kiedy przestał się ruszać i miała pewność, że nie żyje, zawinęła go w koc i zaniosła go do wanny. Tam go podpaliła. Stąd na jego ręce widoczne były ślady po podpaleniu. Jednak zrezygnowała ze spalenia zwłok chłopca, ponieważ za mocno się dymiło i bała się, że to zaalarmuje sąsiadów. Kobieta zalała wannę wodą i tak ciało Gabrysia leżało w niej do następnego dnia. Umieściła chłopca w czarnym worku na śmieci. Potem ciało wylądowało w wersalce, a Magdalena żyła z nim co najmniej kilka tygodni. Podobno kiedy kobieta składała wyjaśnienia, zachowywała się, jakby opisywała film, który niedawno obejrzała. Bez emocji opowiadała o tym, o czym ja opowiedziałam wam przed chwilą, a to był tylko zarys całej tej historii. Prokurator miał być zdruzgotany po przesłuchaniu. Kobieta została poddana obserwacji psychiatrycznej. Po miesiącu biegli oświadczyli, że kobieta była poczytalna w momencie popełnienia tej okrutnej zbrodni. Kiedy Magdalena pojawiła się na wizji lokalnej, ironicznie miała na sobie koszulkę z napisem I wouldn't normally do this kind of thing, czyli normalnie nie zrobiłabym czegoś takiego. Wizja skończyła się w zaledwie 10 minut, ponieważ Magda wpadła w szał. Dostała napadu histerii i trzeba było ją wyprowadzić. Tego, co wydarzyło się na sali sądowej, nie jestem w stanie wam przytoczyć, ponieważ sąd wyłączył jawność procesu w całości ze względu na drugiego syna oskarżonej.
Wyrok zapadł w kwietniu 2013 roku w sądzie okręgowym w Elblągu. Magdalena zeznawała 2 godziny przed rozszerzonym składem sędziowskim. Za zabójstwo 5-letniego Gabrysia została skazana na 25 lat więzienia. Wyrok był zgodny z wnioskiem prokuratury. Była to też najwyższa kara, jaka mogła być zasądzona. Wiadomo, że kobiecie nie postawiono zarzutów dotyczących zbezczeszczenia zwłok. Przykre jest to, że sąsiedzi dopiero po tej okrutnej zbrodni zaczęli mówić o krzywdzie chłopca, o wydarzeniach, których byli świadkami. Niestety, ale ciągle, po dziś dzień panuje przekonanie, że jeśli coś dzieje się za ścianą, to nie jest nasza sprawa. Dopiero gdy dochodzi do tragedii, okazuje się, że każdy widział i słyszał. Koleżanki z pracy Magdaleny też wiedziały o jej relacji z synem. Ona go katowała prawie codziennie, biła go czym popadnie po całym ciele. Gabryś często był obity na kwaśne jabłko, mówiła jedna z prostytutek. Kiedy chłopiec zniknął, Magda mówiła w pracy, że oddała go do domu dziecka. Ogólnie nie lubiła mówić o nim zbyt wiele. Jak twierdziły pracownice agencji towarzyskiej, tam nikt za bardzo nie drążył tematu. Nie przyjaźniły się ze sobą nawzajem, to była po prostu ich praca. W tej całej sytuacji przykre jest też zachowanie rodziny, która batalię o chłopca rozpoczęła dopiero nad jego grobem. Zarówno matka Magdaleny, jak i jej była teściowa, matka Sławomira, chciały zająć się pogrzebem chłopca. Według rodziny ojca dziecka oni mieli pochować go z godnością. Natomiast matka Magdaleny wypowiadała się w ten sposób. Córka zabiła wnuka, ale ja jego ciała nie oddam jego ojcu czy jego rodzinie. Ja go chcę pochować i koniec. Według niektórych źródeł Gabryś został pochowany w bezimiennym grobie 3 sierpnia 2012 roku, a jego ojciec nie został poinformowany o pogrzebie. Matka Magdaleny podobno miała krzyczeć w trakcie ceremonii, że jej córka też powinna iść do dołu. Jednak w materiale interwencji pojawiły się zdjęcia z kaplicy, gdzie stała mała, biała trumienka. Dotarłam do miejsca, w którym jest pochowany Gabryś i tylko powiem wam, że nie jest to bezimienny grób. Nie ma co wierzyć w niektóre sensacje. Jeśli data śmierci małego Gabriela to faktycznie luty, jak twierdzi Magdalena, to chłopczyk stracił życie w dniu swoich 5 urodzin, bo taka data widnieje na nagrobku. Możliwe, że dla odrobiny spokoju prasa w 2012 roku została zwyczajnie zmylona, jeśli chodzi o miejsce pochówku chłopca. Po śmierci Gabrysia niektórzy nie pozostawiali na matce Magdaleny suchej nitki. Oskarżali ją za tą sytuację. Po dziś dzień cierpi i ma przyklejoną łatkę matki morderczyni. Jednak wielu zeznało, że przez pierwsze 4 lata życia chłopca to pani Jadwiga się nim opiekowała. Kiedy córka jeździła do pracy, Gabryś zostawał z babcią. Praktycznie u niej mieszkał. Kobieta w wywiadzie dla interwencji przyznała, że zapytała córkę wprost, czy pracuje jako prostytutka. Ale ta oczywiście zaprzeczyła. Stwierdziła, że matka wierzy w plotki. Jadwiga chciała, aby córka poszła do normalnej pracy. Chciała jej pomóc. Ale dla Magdaleny 1500 zł to były śmieszne pieniądze. Z czasem, na złość bliskim, zabrała Gabriela i ucięła z nimi kontakt. Czułam, że dzieje się coś złego. Chciałam zabrać Gabrysia do siebie. To ja go uczyłam chodzić, siadać na nocniczku. Ja kupowałam mu ubranka, uczyłam malować. A teraz już nigdy go nie przytulę. Mówiła pani Jadwiga w wywiadach. Kiedy rodzina Magdaleny dowiedziała się, że ta rzekomo oddała Gabrysia do domu dziecka, babcia próbowała odnaleźć chłopca. Bardzo chciała, aby wrócił do domu. Niestety chłopca nie dało się namierzyć tylko dlatego, że już nie żył. Podobno rodzina od strony ojca Gabrysia odmówiła pomocy w odnalezieniu go, chociaż Jadwiga wielokrotnie się z nimi kontaktowała. O Gabrysiu babcia mówiła tak. To był fajny, mały chuligan, bardzo rezolutny, kochający ludzi. Chodziłam z nim do parku na ślizgawkę. Jak on kochał dzieci, miał nawet narzeczoną, nazywała się Laura. Boże, jaka miłość. Jak tylko leciał na podwórko, to pytał, babciu, widziałaś Laurę? Mija się to z opisem niektórych sąsiadów z Morąga, bo chłopiec ze szczęśliwego, ruchliwego dziecka nagle stał się smutny i otępiały. Gabryś musiał doświadczyć w ostatnich tygodniach swojego życia okropnej traumy. Niektórzy plotkowali, że mógł być nawet faszerowany jakimiś lekami, dlatego tak się zmienił.
Nic nie zmieni jednak faktu, że stracił życie z rąk osoby, która dla dziecka jest tak naprawdę najważniejsza. Z rąk własnej matki. Pani Jadwiga po czasie odezwała się do córki. Uważa, że ta zmarnowała sobie życie. Chciałaby przede wszystkim uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego Magda zabiła Gabrysia. Ale ona nie rozmawia na ten temat. Byłam w stanie spotkać się z córką po dwóch, może trochę więcej. Na początku byłam na nie. Na pogrzebie krzyczałam, żeby ona też szła do dołu. To była za świeża sprawa, za duże przeżycie. Później, z biegiem lat, zaczęło się inaczej. Opowiadała. Nie mam pojęcia, w którym więzieniu osadzono Magdalenę. Jeśli odsiedzi całą karę, to wyjdzie przed 60. Do tej pory nie wiadomo, co tak naprawdę nią kierowało. Dlaczego odebrała życie 5-letniemu Gabrysiowi i żyła z jego zwłokami przez kilka miesięcy. Dla mnie to jedna z bardziej poruszających historii. Co smutne, dzieci bardzo często padają ofiarami takich zbrodni. Takich bezsensownych zbrodni. Bo przecież Magda mogła go oddać. Były osoby, które chciały się zaopiekować Gabrysiem. Wydaje mi się, że o tej sprawie, o sprawie Gabrysia wszyscy zapomnieli ze względu na to, że wydarzenia te miały miejsce w podobnym czasie, co sprawa małej Madzi z Sosnowca. Sprawa Gabrysia została nieco pominięta. Jednak jak widać, nie trzeba szukać daleko, aby znaleźć przykład. Ja sprawę chłopca z Morąga znam od kilku lat. Postanowiłam opowiedzieć o niej dlatego, że niedawno było głośno o sprawie Kamilka z Częstochowy, nad którym brutalnie znęcał się ojczym. I tak jakoś przez nią wróciłam do Gabrysia. Dostaję ciarek na samą myśl o tym, że Gabriel byłby dziś w wieku mojego siostrzeńca. Byłby nastolatkiem. Przeżywał pierwsze miłości, odkrywał świat. Moi drodzy, proszę was, nie bądźcie obojętni. Dbajcie o siebie i o innych, każdego dnia i o każdej porze. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia do sprawy mojego Gabrysia, jego matki czy miejsca, gdzie wszystko się działo, zaobserwujcie mojego Instagrama strasydło_podcast. Tam wkrótce po publikacji tego materiału wrzucę też zdjęcia. To już koniec. Dziękuję wam za wsparcie, za każdy komentarz, każdą łapkę w górę i subskrypcję. Za to, że po prostu jesteście i mnie wspieracie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.